zefirową nitkę wieczór plączę. Szafirowe cienie zwodzą nas. Szafirowy, szafirowy chłopcze, że mnie kochasz, powiedz jeszcze raz. Szafirowy, szafirowy, że mnie kochasz, powiedz jeszcze raz. Jeszcze raz w sekrecie szukasz moich rąk, jeszcze raz jak pierścień drży księżyca krąg, jeszcze raz na mowy i rozmowy, jeszcze raz chłopcze szafirowy, jeszcze raz wiaśminy, jeszcze raz pod wiatr, jeszcze raz popłynę pieśń bez słów przez świat. Jeszcze raz powróżysz z płatków róży i powtórzysz wszystko jeszcze raz. Jeśli kiedyś będziesz wielkie, zagubiony w plątaninie lat, do altany dawnej cię powiedzę, zaprowadzi szafirowy ślad, do altany dawnej cię. Zaprowadzi szafirowy ślad. Szafirowe ptaki z szafirowych gwiazd, szafirowe ptaki z szafirowych gwiazd, szafirowe noce i nocowa, od szafiru cała szafirowa. Szafirowe suknie, szafirowy dzień, szafirowe suknie, szafirowy dzień. Jeśli raz pokochasz w życiu szafir, pójdziesz w szafir jako jedna z gwiazd. Śniły mi się powodzie, które zalewają całą ziemię, a ja uciekam i uciekam coraz wyżej i wyżej razem z innymi. Najbardziej boję się tego, że zgubię rodziców, że ich nie odnajdę. Ale lęk przed wodą jest silniejszy, więc uciekam, wspinam się, a wzgórze, na które muszę się wspiąć, jest gliniaste i nogi cały czas ślizgają się. I co krok do przodu, to zjeżdżam w dół. I ta woda, mętna, okropna woda, pochłania mnie. Moje nogi, moje ciało, moją twarz, mnie całą. Ale wdrapuję się ostatnim wysiłkiem i nareszcie mogę spojrzeć na to, co się dzieje wokół. A wokół z brudnej, głębokiej wody wystają takie same gliniaste wzgórze, jak to, na którym stoję. I na tym wzgórzu stoją ludzie, stoją moi rodzice, ale woda pomiędzy nami jest skłębiona i szarobura. Moje wzgórze jest najwyższe, a woda cały czas połyka ziemię, na której stoję. Jestem przerażona, tak bardzo przerażona. Chcę krzyczeć, ale nie mogę, więc powtarzam sobie, to sen. To nie może być prawda, ale kiedy otwieram oczy, widzę, to nie sen. Jestem sama w oceanie brudnej wody, która podnosi mnie coraz wyżej i wyżej i zaraz pochłonie mnie. Jak się ma takie sny, to nie można sobie wymyśleć nic cudowniejszego niż ręce silne, wyskrzydlone, które cię z tego wzgórza podniosą gdzieś, gdzie będziesz bezpieczna. Ręce ratownika. Więc wyobrażałam sobie, że ktoś mnie uratuje.
Pierwszy raz z miłości zostałam zraniona w wieku lat 7. Stałam pod wielkim kasztanem po wyjściu ze szkoły i z koleżanką Marysią ustalałyśmy plan dnia. Chciałam zbierać kasztany. Ostatecznie leżały pod naszymi nogami. Wtedy na horyzoncie pojawił się Henio. Henio krzyknął. Ty, popatrz na mnie. Nie wiedziałam, czy do mnie, czy do Marysi tak krzyczy. Wtedy Henio krzyknął. Ej, do ciebie mówię. Zapytałam Marysię, czy on mówi do niej, czy do mnie. Marysia patrzyła mi prosto w oczy i powtarzała. Udawaj, że to nie do nas. Udawaj, że go nie widzisz. Co on sobie myśli? Nie wiem, co on sobie myślał. Ostry kawałek cegły, który rzucił w naszą stronę, przebił mi policzek na wylot i oparł się o boczne zęby. Trysnęła krew. Marysia krzyknęła. No, Henio, uciekł. Na pogotowiu lekarz zapytał mnie, czy wytrzymam szycie bez znieczulenia, bo zabrakło. Wytrzymam, powtarzałam, a policzek rozłaził się coraz bardziej. Wytrzymałam. Wyszłam z psem na spacer. Takiego mieliśmy ślicznego psa. Dotąd sięgał, może dotąd. No, w każdym razie łeb miał na wysokość właśnie mojego uda. Lipy prawie kwitły, wiosna. A ja stałam pod tymi lipami i namawiałam psa, żeby szybciej siusiał, a zza bloku wyszedł Marek. Kochał się we mnie. Miał 17 lat i kuratora. Marek krzyknął coś w rodzaju, no podejdź tu. Smycz się wyprężyła, dzieciaki wgapiały się we mnie. Dziś bym powiedziała, że pod wpływem opinii publicznej odkrzyknęłam odważnie, dajcie mi święty spokój. I wtedy Marek chwycił kawał szyby, takiej dużej, z drzwi wejściowych i powiedział, że mam podejść, bo jak nie, to mi zabije psa. Spróbuj, powiedziałam. I wtedy rzucił ten kawał szyby, jakby puszczał kaczkę, prosto w Brysia. Zasłoniłam go. Nawet nie podniósł głowy. A ja poczułam gorące smagnięcie na nodze. Takie ostre, krótkie sparzenie. I to gorąco spłynęło aż do tenisówki. Marek krzyknął, o Jezu. Spojrzałam na nogę. Była cudownie czerwona. Nic nie bolało, ale po środku pojawił się wąwóz napełniający się szybko świeżą krwią. Ktoś pobiegł zadzwonić. Przyjechało pogotowie i zabrało mnie na szczycie uda. 12 szwów, do dzisiaj blizny. Pierwszym mężczyzną, z którym się pocałowałam, był Daniel. Miał 10 lat i piękne lniane włosy. Kiedyś zobaczył szerszenia, który pił wodę z kałuży. Nie uciekł, tylko zaczął na niego sypać piaskiem. Szerszeń wygrzebywał się z coraz to nowych warstw, a Daniel dzielnie z nim walczył. Potem znalazł kamień. A jeszcze potem, kiedy już wszystkim go pokonał, odciągnął mnie na bok i zapytał się, czy chciałabym tego szerszenia na zawsze. No, oczywiście, że chciałam. Był duży, mięsisty. No i zakochałam się. I kiedy wakacje dobiegły końca, obiecaliśmy sobie z Danielem, że już zawsze będziemy razem. Będziemy do siebie pisać, aż staniemy się narzeczonymi. Później powiedział do mnie: skoro już się zaręczyliśmy, to mogę cię pocałować? No to
Kurczę, ja zamknęłam oczy. On schował ręce za siebie i dotknął mnie ustami. A mój brat, który to wszystko widział, zażądał za ten pocałunek 5 złotych. No co zapłaciłaś? No, że jak mu dam, no to mnie nie wyda. No, ale zapłaciłaś? Zapłaciłam. Ojejku. Gdy flirtowałaś z drabem, biedny mąż ukrył się za grabem. Kiedy zaczęłaś z Leonem, biedny mąż stanął za jesionem. Leon minął, wrócił drab, biednego męża zasłonił grab. A kiedy nastał Antoni, biedny mąż patrzył na nich za jabłoni. Potem przyszła na oficerka, biedny mąż zerka za świerka. Dalej był starosta z blond wąsem, biedny mąż trzymał wartę pod wiązem. A gdy serce oddała muzyką, biedny mąż zaczął drżeć za oświką. Potem dęby, sosny i klony jęły kryć męża niewiernej żony. Lecz gdy przyszły datki i podatki, wszystkie drzewa poszły na tartaki. I biedny mąż w sekrecie śledził kochanków przez dziurkę w prorządowej gazecie. Gdy przyszły datki i podatki, wszystkie drzewa poszły na tartaki. Biedny mąż w sekrecie śledził kochanków przez dziurkę w prorządowej gazecie. Zawsze wiedziałam, że w życiu najważniejsza jest miłość. Zawsze ceniłam miłość. Naprawdę była najważniejsza. Jak byłam zakochana, wszystko szło w kąt. Nie wiem, w jaki sposób skończyłam szkołę. Groziły mi 2 poprawki. W 3 klasie liceum zdałam i pojechaliśmy razem nad jezioro. Witek był moim pierwszym chłopakiem. Straciłam z nim dziewictwo. Oczywiście wcześniej niż na tych wakacjach, ale rodzice nic nie wiedzieli. Już w styczniu zostałam kobietą. Wtedy to musiałam oszukać rodziców, że wyjeżdżam z koleżanką pod Warszawę uczyć się. A tak naprawdę to pojechaliśmy z Witkiem nad jezioro. Był przepiękny śnieg. Witka ciotka była kierowniczką domku wczasowego. On załatwił domek na tę jedną noc. I stało się. No i widzicie. Zawsze nas do czegoś facet przymusi. A my nienawidzimy być przymuszane do czegokolwiek. Jak jesteś z facetem, to ani się obejrzysz, a już chodzisz w kieraciku. Robisz to, czego nigdy byś nie zrobiła, gdybyś była wolną, samotną kobietą. Mówisz to, czego byś nie powiedziała. Decydujesz się na coś, na co nigdy byś się nie zdecydowała. Ba, na coś, co by ci nigdy nawet nie wpadło do głowy. Faceci są nienauczalni. Oni naprawdę myślą, że jak obiecają coś fajnego na przyszłość, to kobieta sobie tego czegoś nie weźmie teraz. Po co czekać, skoro wszystko jest w zasięgu ręki? Trzeba coś stracić, żeby zdać sobie sprawę, jak było dobrze. To jasne. Mężczyźni są naprawdę skonstruowani w prosty sposób. Oczywiście zaburzają ten porządek rzeczy, jak mogą. Ale wystarczy raz pokazać, co można, a czego nie można, żeby kobieta pojęła.
nie lubię mężczyzn. To nie znaczy, żebym coś przeciw nim ogólnie rzecz biorąc miała. Nie. Ale im dalej w las, tym gorzej. Histeryczni. Trochę. Niedopieszczeni. Niesamodzielni. Właściwie wszystkie przymiotniki zaczynające się od nie odnoszą się do nich po części i w szczególności. I denerwują się z byle powodu. Prawda. Nie spodziewam się po nich niczego dobrego. O co? Oczywiście specjalnej różnicy w życiu mi to nie robi. Jestem samodzielną kobietą i bez nich potrafię się znakomicie obejść. I teraz jestem zadowoloną. Zadowoloną! Radosną. Radosną! Samotną. Samotną! Kobietą. Mogę robić co chcę. Tak. Tak! Nikt mi nie będzie nic dyktował. Ani miał pretensji. Ani sprawiał, że poczuję się głupio. Nie będzie. Przepraszam cię, ale zapomniałam cię o co się zapytać. Nie umawiam się. Tak podejrzewałem. Chciałem cię poprosić o telefon. Zbędne. Wiem. Dlatego tego nie robię. Więc? Ale jeśli byś mi dała telefon i nie pozwoliła zadzwonić, nie zadzwoniłbym. Czy po co ci mój telefon? Żeby ci udowodnić, że możesz mieć do mnie zaufanie. Miałabyś wtedy? Jakbym ci dała numer po to, żebyś nie zadzwonił? Właśnie. Przepraszam. Pomyślałem, że nie dasz mi swojego numeru. Tu jest mój. Jakbyś chciała, to zadzwonisz. Będę czekał. Zależy mi. Może moglibyśmy po prostu pogadać. Tylko pogadać. O aniołach, czy coś takiego. Nic więcej. Proszę. W ogóle to mężczyźni dzielą się na tych, których ty wybierasz. I tych, którzy wybierają ciebie. A ja wybierana być nie lubię. A poza tym facet musi być jakoś interesujący. To po drugie. Bo po pierwsze musi być przystojny. I nie uwierzę nikomu, kto mówi, że liczy się charakter. Charakter bowiem ma to do siebie, że liczy się potem. Gdy cała reszta już jest w porządku. A poza tym nie są punktualni. Dokładnie, nie są. Nie czasem są bardziej nachalni. No bardzo tak, nachalni. Tak, natychmiast przechodzą do rzeczy. Od razu. Rzeczy, tak. Od razu. Ale takich facetów to od razu spuszczam. I bardzo dobrze. Bo taki facet, co wyraźnie szuka wrażeń, za łatwy jest. Za łatwy, zdecydowanie. I mocno musi być przechodzony. Zobaczyłem i zadrżałem, jeszcze takich nie widziałem, brzydkie. Patrzą jakoś tak daleko, że zielone to co z tego, brzydkie. Nie rozumiem gdzie się toczy, ja wciąż widzę twoje oczy, brzydkie. Do niczego niepodobne, takie brzydkie, niech gęś kopnie, brzydkie. Kochana jedyna, coś być musi, na pewno coś masz. Chcę zapomnieć i nie zapominam, ciągle widzę i oczy i twarz. Choćbym świat cały wkoło przemierzył, choćbym szukał już sam nie wiem gdzie. Od tych brzydkich nie znajdę piękniejszych i tak rzewnych i wiernych jak twe. Gwiazdeczki, twoje oczy jak dwie świeczki, piękne. Twoje oczy wszystko widzą, twoje oczy dla mnie świecą, piękne.
Dlaczego? Do każdej kobiety nie jest dołączona instrukcja obsługi, która ułatwiłaby życie mężczyznom. Na przykład coś w rodzaju: w razie stosowania niezgodnie z przeznaczeniem, nie bierze się odpowiedzialności za efekty. Albo gwarancja wygasa automatycznie. Teraz przyszło mi do głowy, że instrukcja obsługi nie wystarcza niestety, żeby wszystkim i im i nam żyło się szczęśliwiej. Niestety, to do mężczyzn powinien być dołączony tłumacz. Niekoniecznie automatyczny, który by tłumaczył, co mężczyzna ma na myśli. Do każdego w dodatku osobny, niepowtarzalny, a nie jakieś tam ogólniki. Ty z Marsa, ja z Wenus. Który by dawał prostą odpowiedź na pytanie, na przykład w sprawie kina. Na początek. Co to znaczy, jak on milczy? Co to znaczy, jak on mówi? Co to znaczy, że on może? Staram się uchwycić różnice i podobieństwa między mężczyznami pierwszej, drugiej i trzeciej. Niestety nic z tego nie wychodzi. Ani śladu wniosków. Wobec tego zaczepiam mojego mężczyznę. Wow. Pijemy herbatkę. A jakże. Bardzo miły wieczór. Może byśmy poszli do kina? Mówię odważnie. Okej. A na co chcesz iść? Nie. Co spytał. Ty? Naprawdę? I wtedy o mało co nie spadłam z krzesła. Się. Nie byłam przygotowana do odpowiedzi. Pociągiem ze stacji Katowice wjedzie na tor 2 przy bronie 3. Pociągiem ze stacji Katowice wjedzie na tor 2 przy bronie 3. Nie chcieliśmy jechać nocnym, a on powiedział, że nie zwykł zostawiać kobiet na ulicy i że dopilnuje, żebym bezpiecznie znalazła się w domu. I że kiedy wejdę na górę, mieszkałam wtedy z rodzicami na 5 piętrze. Mam 3-krotnie zapalić światło, zgasić i zapalić. A on wtedy będzie wiedział po pierwsze, gdzie mieszkam, po drugie, że jestem bezpieczna i po trzecie... Trzymaliśmy się wtedy na rogu Ogrodowej i Żelaznej. Pamiętam jak dziś. I chwycił moją twarz do góry. Tak jak się bierze dziecko pod brodę, żeby je zbesztać. A potem zaczął mnie całować. Tak, jak nigdy nie byłam całowana. I poczułam, że za chwilę upadnę, bo nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Nie mogłam złapać tchu. Nie wiedziałam, że można tak całować. Miałam uchylone usta. Chciałam się odsunąć. Naprawdę było mi słabo. A wtedy on puścił moją twarz. Spojrzałam mu prosto w oczy. A on palcami przytrzymał moją dolną wargę. Delikatnie wywinął ją i schylił głowę. Jego usta wnikały we mnie i ożywiały moje wnętrze. Ten pocałunek był taki, jakbym właśnie traciła dziewictwo. Wnosłowy, czuły i kompletnie inny niż wszystko, co dotąd znałam. Wyrwałam się i ruszyłam szybkim krokiem przed siebie. Serce waliło mi jak młot pneumatyczny, ale za żadne skarby nie chciałam, żeby się tego domyślił. Wygonił mnie i znowu przytulił. A po trzecie... Zapytałam, jakby nic się nie stało. Zobaczymy. Powiedział wtedy po raz pierwszy, a ja wiedziałam, że jestem na zabój zakochana. Mieszkam w takiej ponurej dzielnicy, przy okropnie niemiłej ulicy. Brzydkie słowa na ścianach, stróżka wiecznie pijana, awantura i rozpacz i łzy. Ale...
Ale kiedy midzionek przeleci, kiedy noc gwiazdami zaświeci, staję sobie w okienku, biorę nutę z piosenką i z refrenem, co właśnie tak brzmi. Nie wszędzie jest tak ładnie jak w niebie. Szkoda tylko, że o tym nikt nie wie, że to niebo jest po to, żeby srebro i złoto w nim świeciły dla ciebie co noc i żebyś rankiem się budził z nadzieją. Właśnie po to te gwiazdy się śmieją. Właśnie po to jest niebo, właśnie w niebie, dlatego tak nocami te gwiazdy śnią. Pokłóciliśmy się wczoraj z Jankiem, Janek nawet ze złości stukł szklankę i pięściami w stół walił, że ma dość i tak dalej, że cholera i szklanka i świat. I w ogóle miał handrę okropną, więc za rękę go wzięłam pod okno. Tyle srebrnych obłoków, mówię, Janku, daj spokój, popatrz lepiej przez okno na świat. Nie wszędzie jest tak ładnie jak w niebie. Szkoda tylko, że o tym nikt nie wie, że to niebo jest po to, żeby srebro i złoto w nim świeciły dla ciebie co noc i żebyś rankiem się budził z nadzieją. Właśnie po to te gwiazdy się śmieją. Właśnie po to jest niebo, właśnie w niebie, dlatego tak nocami te gwiazdy śnią. W gruncie rzeczy to trudno jest pojąć, czemu ludzie się martwią i boją. Więc ja ludziom się dziwię, nie rozumiem właściwie, były przecież naprawdę złe dni. Teraz dzionek ci w pracy przeleci, potem noc gwiazdami zaświeci. Chodzisz z Polską pod rękę, śpiewasz polską piosenkę z tym refrenem, co właśnie tak brzmi. Nie wszędzie jest tak ładnie jak w niebie. Szkoda tylko, że o tym nikt nie wie, że to niebo jest po to, żeby srebro i złoto w nim świeciły dla ciebie, żebyś rankiem się budził z nadzieją. Właśnie po to te gwiazdy się śmieją. Właśnie po to jest niebo, właśnie w niebie, dlatego tak nocami te gwiazdy śnią. Boże, nie wiedziałam, że to takie trudne. Zawsze miałam wrażenie, że urodziłam się z dużą raną w boku. Wiem, że nikt o tym nie wiedział, ale prawie pamiętam, jak pytałam. I nikt nigdy nie słyszał tego mojego pytania, skąd ta rana? I ponieważ nikt nie słyszał pytania, nikt nigdy nie odpowiadał. To była pierwsza straszna rzecz. Rana była świeża, cały czas, tak jakby ktoś zerwał skórę na dobre. Nie na skórek. Z naskórkiem rzecz ma się zupełnie inaczej niż ze skórą. Na skórek można przekłuwać w te i we w te, wkłuwać się w niego i nic się nie dzieje. Kiedyś na lekcji matematyki wkułam szpilki we wszystkie palce i chodziłam na przerwie z droszcza pierzonymi dłoni, budząc zachwyt u chłopaków, bo fajnie to wyglądało.
Zakochał się we mnie Mirek. Kiedy zobaczył, co potrafię zrobić ze swoją skórą i szpilkami. Kochał się zresztą we mnie uparcie. Przez całą szkołę podstawową, aż otruł się gazem. Niezobowiązująco się otruł, tak samo jak niezobowiązująco mnie kochał. A kochał się niezobowiązująco, ponieważ zostawił otwarte drzwi na klatkę schodową, otwarte drzwi do mieszkania i otwarte drzwi do kuchni, w której wsadził głowę do piekarnika, odkręciwszy gaz. Sąsiadka, zdziwiona, co się dzieje, bo drzwi otwarte, kazała mu natychmiast wyjąć głowę z piekarnika i wstać. No więc chyba od początku musiałam budzić jakieś silne uczucia, prawda? Ja też ostatnio wzięłam garść tabletek Relanium, bo tylko te mogłam załatwić. 40 tabletek. Myślałam, że są 0,5, ale były 0,2. Kiedy puknęłam wszystkie, a była już noc, serce zaczęło trzepotać i to trzepotanie było przerażające. Dlaczego puknęłam to Relanium? Pomyślałam, że jestem słaba i dłużej nie wytrzymam. Myliłam się. Byłam silna i wiele mogłam wytrzymać. Widzi pani te blizny? Wyglądają jak niedoprany obrus po winie czerwonym. Jak się na obrus wyleje wino czerwone, to trzeba od razu nasypać soli. Wtedy nie ma plam. A jak się nie nasypie, to proszę. Taki kolor zostaje jak u mnie tutaj. I te podłużne blizny już mi zostały. 3 albo 4. Taki ślad desperackiej miłości. Ale to już było dawno. Byłam prawie dzieckiem. No, młodą dziewczyną. Chodziłam z jednym takim chłopakiem, a on powiedział, że musimy przestać się na jakiś czas spotykać. To wzięłam żyletkę i cięłam przegub. Potem owinęłam ręcznikiem zamoczonym w gorącej wodzie i położyłam się spać. Miałam nadzieję, że do rana się wykrwawię. Ale rano obudziłam się jak zwykle. Cięcia były płytkie, podłużne. Zasklepiły się w ciągu tygodnia. Ale jaśniejszy ślad na przegubie lewej dłoni już został. Taka głupia byłam. Widzi pani? Tutaj. O. Jak przesunę drugą ręką, to nic nie czuję. Słowo daję, nic nie czuję. Nie czuję nawet jak mocno chwycę się za przegub. Taka byłam niemądra. Za dzikiej róży zapachem idź, na zawsze upojony wśród dróg. I będzie cię wiódł jak czarodziejski flet, i będziesz szedł, i będziesz szedł, aż zobaczysz furtkę i próg. Za dzikiej róży najcięższe znieść, i na niej nawiewaj mądre sny. Jeszcze trochę, jeszcze parę zbóż i te olchy widzisz i już będzie wieczór, gwiazdy i łzy. Za dzikiej róży nowa śpiewa pieśń i śmieje się złoty znacząc ślad. Dzika różo, świecisz przez mrok. Dzika różo, słyszysz mój krok, idę twój.
Nie bój się. Nie skrzywdzę cię. Będę delikatny jak motyl. Będę tak delikatny, że nie spadnie puszek z twoich skrzydeł. Dotknę cię lekko, tak abyś chciała mojego dotyku. Nie bój się. Masz takie delikatne ciało. Nie bój się. Masz gęsią skórkę, a przecież nie jest zimno. Położę się obok ciebie. Tu jest prawie ciemno. Jedna świeca nie daje światła. Do świecy tylko ćma może przylecieć i spłonąć. Przykleja się do wosku. Przez chwilę płomień jest jaśniejszy. Knot grubieje od jej płonącego ciała. Ale tu nie ma żadnych ciem płonących. Nie bój się. Nie widzę cię, ale czuję. Widzisz? Nic się nie dzieje złego. Nie wstrzymuj oddechu. Słyszę cię w tej ciemności. Widzisz? Pragnę cię i ty mnie pragniesz. Świat nie zaczyna się, jeśli rozpinasz mi bluzkę. Świat się zaczyna tutaj, w tym miejscu, na twoim łóżku. Wiem, że będziesz moja, mówiłeś. Wiem, że chcesz, żebym cię całował, tak jak nigdy nikt cię nie całował i kochał się z tobą, tak jak nigdy nie byłaś kochana. Opowiem ci, co z tobą zrobię, mówiłeś, a ja musiałam słuchać. Policzki mnie paliły. Nikt tak nigdy do mnie nie mówił. Ani w książce nie czytałam, ani nawet w filmie nie. I słuchałam, jak mówisz o naszym przyszłym kochaniu. I dotknąłeś mnie po raz pierwszy. Dotknąłeś mojego ramienia wskazującym palcem. Wypaliłeś znak, piętno, szkarłatną literę. Odpieczętowałeś mnie tym palcem. I on wszedł do środka przez moje ramię i dotknął moich kości, bo moje ciało rozstąpiło się wtedy po raz pierwszy pod twoim dotykiem. I myślałam tylko o tym, że chcę być tak dotykana, a potem mogę umrzeć nawet, ale nie wcześniej, nie przedtem, nie za nim. We śnie jesteś moja i pierwsza. We śnie jestem pierwszy dla ciebie. Rozmawiamy o kwiatach i wierszach, psach na ziemi i ptakach na niebie. We śnie w lasach są jasne polany, spokój złoty i niesłychany, pocałunki zielone jak papros, pocałunki zielone jak papros. We śnie jesteś moja i pierwsza. We śnie jestem pierwszy dla ciebie. Rozmawiamy o kwiatach i wierszach, psach na ziemi i ptakach na niebie. Egipska królowa, jak miód słodka i mądra jak sowa. A ja jestem dla ciebie jak światło. A ja jestem dla ciebie jak światło. We śnie jesteś moja i pierwsza. We śnie jestem pierwszy dla ciebie. Rozmawiamy o kwiatach i wierszach, ptach na ziemi i kwiatach na niebie.
Postanowiłam do ciebie napisać, bo tak mi lżej. Nie znasz mnie, mimo że mnie kochasz. Wiem to. Czułam twoją miłość, ale nie byłam uczciwa wobec ciebie. Nie każdemu jest dana taka szansa, żeby choć przez moment pobyć sobą. Porzucić to, do czego się przyzwyczailiśmy. Każda zmiana budzi niechęć i strach. A sytuacje graniczne, kiedy chcemy być prawdziwi, szybko mijają. Nie mogę tej chwili przegapić. Teraz chcę być uczciwa wobec ciebie i siebie, więc siedzę i piszę, żeby kiedyś nie żałować, że zrezygnowałam z jedynego w życiu. Za 2 tygodnie o tej porze będę daleko stąd. Dopełni się moje przeznaczenie. Zacznę prawdziwie żyć. Będę z mężczyzną, którego kocham. Na którego czekam. Który jest dla mnie wszystkim. Zostawię to nieprawdziwe życie. Wiem, że warto było tyle przejść. Bilet już kupiony. Decyzja zapadła. Mam 2 tygodnie, żeby pomóc mamie we wszystkim, w czym mogę. Żeby przygotować ją i zabezpieczyć, tak by nie była zdana wyłącznie na siebie, kiedy ja będę daleko. Załatwiłam jej przez sympatyczną panią. Będzie przychodzić 2 razy w tygodniu, mimo że mama uważa, że to strata pieniędzy. Przecież sobie radzi. Wpłaciłam też na jej konto sporą sumę. Może do mnie przelecie, jak już będę wiedziała, że tego chcę. I wtedy powiem: mamo, nie mogłam ci o tym powiedzieć wcześniej, ale nie jestem sama. Jest ze mną mężczyzna, którego od zawsze kocham. A ona się zdziwi, ale będzie wiedziała, że to prawdziwa miłość, która przetrwała wszystko. Zrozumie. Zobaczę podziw w jej oczach. Może też rozczarowanie, że nie wiedziała. Ale podziw, że wytrzymałam. I powie: tak się cieszę, że nie jesteś sama. Ludzie nie powinni być sami. Ludzie są stworzeni do życia we dwoje. I nareszcie będziemy szczęśliwi. A ja przestanę w końcu czuć się winna.